czołem myślącym? Falafrontowcem. Na naszym szlaku wyborczym. Jesteśmy dzisiaj w gminie Wiśniew, powiat siedlecki. Zresztą widać OSP Wiśniew, gmina. No ale jesteśmy przy czymś wyjątkowym. przy pomniku. Przy czołgu tak naprawdę, proszę. Czołg T-34 przekazany 13 września 1986 roku przez Warszawski Okręg Wojskowy. Oryginalny czołg frontowy, pofrontowy, nie jestem specjalistą, ale nie da się ukryć, że czołg jaki? Radziecki. Nie da się ukryć. No i jeśli Państwo wiecie, to naprawdę jest dzisiaj taki, powiedzmy, unikat w naszej przestrzeni publicznej. I tylko chyba ta tabliczka, że to jest czołg jako pomnik czołga, tak? Czołgu. Czołgu. Prawidłowa czołgu. Ja mam psa, którego nazywam czołga, no nie? W związku z tym on tylko dlatego dzisiaj tutaj jeszcze może stać. Nie został, co zrobili się z naszymi pomnikami, które są nieprawomyślne? Zostały zniszczone. Zostają zniszczone. Ale chwała, że ten jest czołg tutaj stoi. Próbowaliśmy ustalić, pan wójt na pewno wszystko wie, akurat pana wójta nie było, ale generalnie tutaj pytaliśmy mieszkańców, to nie wiadomo do końca, o co chodzi. Wicewójt, zastępca wójta dał przewodnik, żebym sobie ustalił po gminie Wiśniew. Nie wiem, czy w tym przewodniku coś znajdziemy, ale suma summarum mniej więcej urzędnicy poinformowali, że jest po prostu, nawet powiedziano, legenda, ale no to będzie zgodne z prawdą, iż tutaj w 1944 walczyły wojska pierwszego frontu białoruskiego. No i po prostu, zresztą też Wiśniew, tutaj dokonano pacyfikacji miejscowości przez żandarmerię niemiecką właśnie niedługo przed wkroczeniem wojska dzieckim lub wyzwoleniem, jak to woli. No i kochani, i tu, że był pierwszym powiedzmy żołnierzem czy sprzętem, który się pojawił, to był radziecki czołg. No, jak był radziecki czołg, to był T-34. No i jeszcze raz, to, że to nie jest żaden pomnik oznaczony pod tym względem, to najwyraźniej można go dla pamięci historii i świadectwa faktycznej historii, niefałszowanej utrzymać. Ja rozumiem, że los jest jego zagrożony, tak jak Arwid powiedział, co się dzieje w Polsce z pomnikami, ponieważ zgodnie z nową doktryną, kto nas wyzwolił w 1944? Rosjanie. Nowa doktryna mówi inaczej. Duda teraz w ONZ-cie mówił. Wyzwolili nas Amerykanie. I tutaj co powinien stać? Sherman! Tak, to powiem i niedługo Sherman. No, wyzwolili nas Amerykanie przy współudziale kogo? Błaszczaka, Kaczyńskiego. I reszty. I reszty, tak jest. No. W związku z tym należy się spodziewać, albo go nie będzie, albo będzie stał Sherman. To nie są żarty. To nie są żarty. Kochani, a tutaj naprzeciw pokaż, kto patrzy na czołg, żebyśmy też wiedzieli. To jest pan Waldemar Senator Kraska. Znaczy on bezpośrednio nie, to jest jego baner. Przy okazji wiceminister zdrowia, który w ramach COVID-u nas zbawiał, więc nie wiem, kto tu więcej szkody zrobił, no nieważne. Idziemy dalej. Kochani, tego typu fałszowanie historii, tego typu, kolejny raz powtarzamy, burzenie pomników, czyli świadectw faktycznych zdarzeń. I nie ma znaczenia, jak je oceniamy. Bo miło w 1944 po wkroczeniu wojsk radzieckich nie było, nie mogło być. To jest rzeczą naturalną. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że nie żadne Shermany, nie żaden Błaszczak wyzwolili, tylko wojska radzieckie, w tym wypadku wojska pierwszego frontu białoruskiego. Nadały nam tę ziemię, po różnych traktatach, po 45 szeroko rozumiane jako Polakom. Na pewno część tak zwanych ziem odzyskanych zdecydowanie nadano. Czyli granice, które mamy dzisiaj obecnie,
wówczas zagwarantowały nam, nadały wojska radzieckie. Z tym się nie da polemizować? Jak najbardziej. Nie da się. I teraz, kochani, to bezmyślne, barbarzyńskie, niezgodne z interesem państwa polskiego, niszczenie pomników żołnierzy radzieckich, to tak jak w czasach PRL-owskich nie pozwalano nam czcić pomników żołnierzy Armii Krajowej, mogił i tak dalej, dzisiaj mamy sytuację odwrotną. Tam to było kłamstwem i wypaczeniem i dzisiaj ta sama sytuacja jest kłamstwem i wypaczeniem, tylko na drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, bo to są świadectwa faktycznego stanu rzeczy. Tych procesów historycznych, politycznych, które nadały nam nasze państwo, nasze granice. Jeśli, kolejny raz też powtarzamy, ostrzegamy, jeśli Rosjanie zapomną o tym, wyrzekną się tego, bo przecież my jako Polacy chcemy, żeby oni zapomnieli, niszczymy, przynajmniej ci Polacy, którzy to robią, niszczymy te pomniki, to może się okazać, że te ziemie, no, nie wiadomo, kto wyzwolił, tak? Nie znamy sprawców tego wyzwolenia, tak? I później nadania. Jeśli nie wiemy, nie mamy świadectwa nadania, jeśli nie wiemy, kto nam te ziemie nadał, no to równie dobrze, nie będziemy mogli tego udokumentować, to równie dobrze mogą być nam te ziemie odebrane. I naprawdę to grozi, a szczególnie jeśli mówimy o tak zwanych ziemiach częściowo południowych, częściowo zachodnich, no i dawnych Prusach książęcych, Prusach wschodnich, bo też jest to dosyć wątpliwe, że gdybyśmy rozumowali te procesy, po prostu tak by było. Jakby nie było. Prawie, że od wschodu, no wschodnie Mazowsze, ale prawie już pod centralną Polskę mamy w dalszym ciągu ukryty dobrą tabliczką, żeby nie było zakamuflowany, żeby nie było jasne, że to jest pomnik żołnierzom Armii Radzieckiej, dlatego czołga radzieckiego, który wtedy nam w 1944 wyzwolił, to ta tabliczka widocznie go uchroniła. Ale kochani, jeszcze raz, i tu chwała tym wszystkim mieszkańcom, którzy w tym kamuflażu, zresztą tu były partyzanckie strony, to widać dalej duch ten partyzancki konspiracji jest żywy. Chwała, że ten pomnik tutaj został. Świadomi wiedzą, o co chodzi, i ten czas tego barbarzyństwa, czas okupacji, daj Boże, żeby ten czołg tutaj dalej przetrwał. Pokaż fajnie tu naprzeciw kościółek, tak? Tam są resztę przed gminą, resztę jest pomników. No i za szacunek za tą postawę okolicznym mieszkańcom. No i też ważne, żeby tutaj wszelkiego typu oszołomstwo, a szczególnie spod znaku Instytutu Pamięci Narodowej, co jest wypaczeniem, żeby oni się nie dobrali. Najistotniejsze z tego przesłania, kochani, nie dajmy się zwariować, nie fałszujmy historii, zbierajmy powoli dowody historyczne, polityczne, żeby zachować integralność i całość naszego obecnego państwa polskiego. Dziękujemy.